Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Słowo Pan, po grecku Kyrios, było odpowiednikiem hebrajskiego Adonai, a ono oznaczało tylko Boga. A zatem uznajemy boskość Pana Jezusa. Ale jeszcze coś więcej. Moi drodzy, witam na 5. spotkaniu, pigułce teologicznej, która nas przygotowuje do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Można powiedzieć, że Duch Święty w chrześcijaninie i w ogóle w Kościele wzbudza takie trzy główne wołania. Na tych trzech wołaniach można oprzeć całe życie chrześcijańskie. To pierwsze wołanie to oczywiście Jezus jest Panem, albo Panem jest Jezus. Jak pisze święty Paweł, apostoł, nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Słowo Pan, po grecku Kyrios, było odpowiednikiem hebrajskiego Adonai, a ono oznaczało tylko Boga. A zatem uznajemy boskość Pana Jezusa. Ale jeszcze coś więcej. Dla starożytnych Greków i Rzymian boskość Jezusa nie wywoływała takiego wielkiego wrażenia dla ludzi, którzy niestety wierzyli w wielu bogów. Ale robiło na nich wrażenie to, jeśli uznało się Chrystusa czy jakiegokolwiek człowieka za Pana, czyli takiego, który sprawuje najwyższy urząd lub też jest właścicielem naszego życia. Wtedy ludzie żyli w rzeczywistości, gdzie istniało niewolnictwo. Każdy niewolnik miał swojego pana i to tylko jednego. Obywatele mieli często nad sobą władcę, króla albo cesarza. I człowiek, oni wiedzieli, że taki człowiek może mieć nad sobą tylko jednego pana. Mówi Pan Jezus, nikt nie może dwóm panom służyć. Tu chodziło również o odwołanie się do obrazu ludzkiej społeczności. A zatem jeżeli ja mówię, że Jezus jest Panem, to przyznaję Mu, czy uznaję Jego najwyższe władztwo w moim życiu. Że On ma prawo do mojego życia. Że chcę Mu poddać wszystkie zakamarki mojej duszy, mojego życia. Ojciec Raniero Cantalamessa, obecnie kardynał, kaznodzieja domu papieskiego, posługiwał się takim obrazem, mówi, że gdy gość przychodzi do domu i pani domu wpuszcza gościa do domu, no to wskazuje mu pomieszczenia, do których może wejść. Są to najczęściej pokoje, w których jest porządek. Natomiast te pokoje, w których jeszcze nie ma porządku, przed gościem się raczej zamyka, nie pokazuje się tych miejsc. Z Panem Jezusem ma być inaczej. Jemu mamy podporządkować wszystkie rejony naszego życia, również te, w których jest ten nieporządek, żeby On je uporządkował. A zatem to Duch Święty wzbudza nas, to uznanie Jezusa za najwyższego Pana, za Boga. I powiedzenie Jezus jest Panem jest najkrótszym wyznaniem wiary. Zresztą ono jest jeszcze związane z uznawaniem Jego zmartwychwstania i z tym, co mamy w sercu i w myślach. Dlatego święty Paweł w liście do Rzymian pisze w ten sposób. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia, czyli odpuszczenia grzechów i uświęcenia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Zauważmy, że apostoł mówi o tym, co ma być w naszym wnętrzu, o tym, co ma być na naszych ustach i odwołuje się do dwóch głównych tajemnic naszej wiary. To jest tego, kim Pan Jezus jest, że jest Bogiem, że jest najwyższym władcą i że zmartwychwstał. A zatem Jezus jest Panem, kojarzy mi się z wyznaniem wiary i świadectwem Jemu składanym poprzez całe życie chrześcijańskie. Jest jeszcze drugie ważne wezwanie, które Duch Święty w nas budza, to oczywiście Abba Ojcze. Nie otrzymaliście, pisze, mówi, uczy apostoł Paweł, nie otrzymaliście ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym wołamy Abba, Ojcze. Abba to
wyraz w języku aramejskim oznaczający ojca i to w taki sposób, że jednocześnie w sposób pełen szacunku, ale i ciepła. Czasem mówi się, że to jest tyle co tatusiu. Owszem, ale pod warunkiem, że temu tatusiu towarzyszy wielki szacunek. I to jest w naszym sercu. Zauważmy pewną różnicę między Jezus jest Panem, Abba Ojcze. Mówią nam one o dwóch komplementarnych prawdach wiary i obrazach Boga. Gdyby ktoś uznawał tylko Jezusa za Pana, ale nie miał odniesienia do takiego bliskiego, do Boga jako Ojca, to by mogło grozić religijnością zbyt surową. Ale i na odwrót, gdy ktoś ma tą wewnętrzną relację, ale nie uznaje Jezusa za Pana, wtedy to by groziło religijnością bardzo kapciowatą. Jedno i drugie jest potrzebne. I głęboka relacja do Boga jako Ojca, w dodatku relacja doświadczona, pełna miłości, Abba Ojcze. Gdy Pan Jezus przed wniebowstąpieniem mówi, że nie zostawię was sierotami, no to myśli też również o tym. Jeżeli ktoś mówi do Boga Abba Ojcze, to nie jest sierotą. To nie ma ducha sieroctwa. Wezwanie Abba Ojcze kojarzy mi się z miłością przede wszystkim i z modlitwą, zwłaszcza tą osobistą. Ciekawe, że gdy w Ewangeliach tylko raz w jednym miejscu ewangelista wkłada słowo Abba Ojcze, którego na pewno Pan Jezus wiele razy używał, tylko raz wkładał w usta Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Tam, gdzie Jezus na osobności modli się i mówi Abba Ojcze. Jest jeszcze trzecie wołanie, które wzbudza w nas Duch Święty, nawet w całym Kościele, to jest Duch i Oblubienica wołają przyjdź. Wołają tak do Oblubieńca Kościoła, którym jest Chrystus. I takie zdanie mamy w Księdze Apokalipsy. Duch i Oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź, amen, przyjdź Panie Jezu. Maranata. Słowo Maranata ma to do siebie, że można czytać je na dwa sposoby. Maranata oraz Maranata. I powiedziane Maranata oznacza Pan przyszedł, a Maranata Pan przyjdzie albo przyjdź, Panie. Zauważmy, że każde z tych zawołań jest prawdziwe, bo Pan już przyszedł, wcielony Syn Boży, który umarł i zmartwychwstał, ale przyjdzie jeszcze raz i my za tym tęsknimy. Wołanie Maranata, które wypływa z serca całego Kościoła, kojarzy mi się z nadzieją, z oczekiwaniem oraz z liturgią. To na liturgii my używamy takich samych niemalże słów, gdy po przeistoczeniu mówimy, że Chrystus umarł, zmartwychwstał i powróci. Albo że wspominamy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Księga Apokalipsy jest tak skonstruowana trochę jak liturgia. Zaczyna się od rachunku sumienia, list do siedmiu kościołów, ma liturgię słowa, wizję księgi, spożywania tej księgi i opis uczty, uczty baranka. A zatem Maranata kojarzy mi się też z liturgią. Na zakończenie trzy wołania, które wzbudza w nas Duch Święty. Panem jest Jezus, Abba Ojcze i Duch i Oblubienica mówią przyjdź. Niech one wiodą naszą wiarę, miłość i nadzieję. Niech sprawiają, że Duch Święty działa w świadectwie życia chrześcijańskiego, w naszej osobistej modlitwie i w liturgii. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.